kolejna sesja dla Wiwy, ale ta w jakich wyjątkowych okolicznościach. Wasia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan są ze mną. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, ale jeszcze jest synek Henio i szalejąca za nami gdzieś Hania. Tylko, że to was dzisiaj widziałem największe pokłady energii. To jest dlatego, że to jest jeszcze ta radość z powiększenia się rodziny, czy po prostu też radość, ale dlatego, że w końcu mogliście wyjść z domu. Na jakim jesteście etapie? Chyba też radość, że w końcu mogliśmy popracować i porobić coś ciekawego. Innego niż po prostu bycie w domu ze sobą, które jest cudowne i cieszymy się tym czasem wspólnym, ale myślę, że trochę się stęskniliśmy za planami zdjęciowymi. No to na pewno, tak, ale to chyba też takie połączenie trochę, wiesz, że tutaj czerpiemy też właśnie z energii Hani trochę, wiesz, tego takiego szaleństwa i właśnie to, co Basia mówi, że w końcu mogliśmy wejść z domu i trochę pobyć z ludźmi, popracować, właśnie to jest, ta energia też dużo daje. Mam wrażenie, że przyjazd do nas na sesję to też jest takie duże przedsięwzięcie, żeby jednak wszystko spakować, zrobić, dojechać, więc wykorzystam ten przykład, by zapytać, jaki jest podział obowiązków, gdy się rodzina powiększyła. Myślę, że chyba się dzielimy tak na szczęście po pół, nie? My tak zawsze jakoś się uzupełniamy. Kto torby pakował? Torby ty pakowałaś? Ja pakowałam dzieci później. Tak, bo ja musiałam być wcześniej na make-up, więc ja pojechałam najpierw pierwsza, a Rafał pakował dzieci sam. Jakoś na szczęście nie ma tutaj, wiesz, żadnych u nas zgrzytów, kto ma kiedy się zajmować, tylko tak jakoś wyczuwamy się nawzajem. Pomyślałem sobie, że w waszym przypadku to może być ciekawe, a może trudne, fakt, że synek urodził się, jeżeli dobrze obliczam, 8 lat po Hani. Czy to, bo jakby w takim temacie macierzyństwa, to jest chyba szmat czasu, coś się zmieniło, czy ta opieka jest w ogóle taka sama i nie musieliście się w ogóle do tego przygotowywać? Na pewno dużo spokojniej podchodziliśmy w trakcie ciąży do tematu i wiedzieliśmy po prostu, czego się spodziewać. I ja miałam taki, też mimo że to była pandemia i byliśmy pozamykani wszyscy, to dla mnie to był tak cudowny czas, bo miałam totalny spokój. Mogliśmy po prostu cieszyć się sobą, na spokojnie się przygotowywać do tego wyjątkowego momentu. A Hania ma 8 lat i też nam bardzo pomaga. Jest cudowna, naprawdę. Widać, że bardzo kocha małego i często go sama bierze na ręce, żeby go uspokoić. Sama się garnie do tego, żeby nam pomagać. No tak, dzisiaj była właśnie taka sytuacja a propos wyjazdu tutaj, jak Basia już pojechała na make-up. No to zostałem sam właśnie z Heniem i z Hanią. I Heniu się przebudził, więc już wiesz, to już jest ten moment takiego Armagedonu w domu, gdzie trzeba wszystko ogarnąć, wiesz, spakować się, ubrać, a jeszcze trzeba zjeść po drodze, a wiesz, nie jakieś śniadanie. Daj Boże, jeszcze prysznica się nie wzięło, a mały już więc chce na rączki. Dzisiaj był ten moment, kiedy właśnie Hania, wiesz, siedziała obok, tutaj woziła w wózeczku takim domowym Henia, wiesz, tutaj pomagała mi go jakoś ogarnąć, żeby właśnie ja nie krzyczał. Ja poprosiłam, żeby ci pomagała. Ale ogarnęła świetnie. Jesteście jak dobrze naoliwiona maszyna po prostu.